Hej wszystkim, tu Maryka 1 i witam was w audiologu informacyjnym na temat zmian grafiku, jeśli mogę to tak nazwać, po prostu na temat tego, jak w najbliższym czasie będą pojawiały się filmy na moim kanale. I co, może zacznę od dzisiaj. Dzisiaj jest sobota, 12 grudnia. W soboty zwykle pojawia się czwarta dynastia, jak pewnie wiecie, a w niedzielę zwykle pojawiają się barwy wspomnień lub inne Simsy, ale zwykle są to barwy wspomnień. Jednak ten weekend zamiast tych filmów będą pojawiały się First Looki z The Sims 4 Spotkajmy się. Jak wiecie, jest to najnowszy dodatek do The Sims 4, który miał swoją premierę dwa dni temu, także chciałabym się skupić teraz na nim. I też nie chcę czegoś takiego, że będę nagrywać odcinek z czwartej dynastii, zanim skończę nagrywanie First Looka, bo nie chcę po prostu odkryć jakichś nowych rzeczy podczas nagrywania czwartej dynastii zamiast podczas nagrywania First Looka. I no po prostu chcę się teraz nacieszyć tym dodatkiem. Myślę, że to jest też temat, który interesuje sporo osób, właśnie ten nowy dodatek, także w ten weekend zamiast innych Simsów będzie pojawiał się First Look z The Sims 4 Spotkajmy się. Potem idziemy do poniedziałku, mam tutaj kalendarz, 14 grudnia, mijają dwa tygodnie od kiedy wrzuciłam ostatni odcinek Zniszcz ten dziennik, jednak niestety 14 grudnia odcinek z dziennika na pewno się nie pojawi, bo ani w ten weekend, ani w poniedziałek nie będę miała za bardzo jak go nagrać. Poniedziałek to już w ogóle będzie dla mnie dosyć ciężki dzień, nie wiem w ogóle jak go przetrwam, także ten poniedziałek to jest ta masakra. A 21 grudnia, to jest kolejny poniedziałek, myślę, że też dziennik się nie pojawi, bo to już jest tydzień, w którym jest Wigilia, to jest tydzień, w którym są święta, także oprócz różnych innych filmów, które mam nagrać, też wiadomo, przed świętami trzeba porobić różne rzeczy, zająć się jakoś domem i w ogóle przygotowaniem do świąt, także myślę, że odcinek z dziennika tak realnie pojawi się dopiero w styczniu i kiedy będzie po prostu więcej luzu, że tak powiem. I teraz ogólnie pewnie wiecie, że już zostało coraz mniej zadań i coraz ciężej je jakoś dopasować w jakiś fajny odcinek, także myślę, że w styczniu dopiero odcinek z dziennika się pojawi. I proszę nie pytajcie, kiedy będzie, bo wiem, że macie tendencję, przynajmniej niektóre osoby, do natarczywego pytania o tę serię, co jest po prostu straszne, masakrycznie tego nie lubię i nie wiem, mam wrażenie, po prostu chyba tak jest, każde pytanie, kiedy dziennik opóźnia powstanie odcinka o godzinę, nie wiem, albo coś w tym stylu. O, Snapchat. Dobra, wyciszę sobie dźwięki, to nie będzie nam to pikało. Także tyle tego tygodnia z Simsami i wiecie, teraz też codziennie, prawie, no pomijając jeden wyjątek, wrzucam Merry Christmas, czyli takie filmiki, po prostu takiego mojego przedświątecznego vloga, związanego właśnie trochę ze świętami, trochę z zimą, takie po prostu filmy przedświąteczne, taki mój rodzaj vlogmas po prostu. Podkreślam, że to jest mój rodzaj vlogmas, a nie taki klasyczny vlogmas, gdzie się nagrywa cały dzień, bo czasami dostaję jakieś komentarze, gdzie nie wiem, ludzie mi piszą, że vlogmas się nagrywa tak i tak. No nie wiem, czy są jakieś ustalone prawnie zasady, jak się powinno nagrywać jakiś rodzaj filmów. Ja jestem zdania, że każdy powinien nagrywać filmy po swojemu i wtedy jest to najlepsze. W każdym razie filmy będą pojawiały się codziennie, aż do Wigilii. W Wigilię pojawi się ostatni odcinek Merry Christmas. Także zostało jeszcze mi 12 odcinków do nagrania. Te filmy będą pojawiały się codziennie. I też w międzyczasie oczywiście będą pojawiały się inne filmy. 19 i 20 będą Simsy już normalnie, czyli 19 będzie czwarta dynastia, 20 będą barwy wspomnień. Natomiast ten weekend kolejny, 26-27, czyli sobota i niedziela, takie powiedziałabym, no 26 to są jeszcze święta, 27 już nie, to jest niedziela zaraz po świętach, to już ogólnie po 24 będzie przerwa w filmach, kiedy będą święta, bo no chcę po prostu spędzić święta z rodziną, z bliskimi i odpocząć trochę, jak każdy normalny człowiek w święta zwykle robi. Także wtedy nie będzie ani Simsów, ani żadnych innych filmów najprawdopodobniej.
i po prostu będzie przerwa na kanale aż do nowego roku najprawdopodobniej. Te filmy będą bardzo ograniczone, bo teraz nagrywam bardzo dużo i dlatego w święta już sobie przystopuję i wrzucę na luz. Myślę, że większość z Was w święta i tak nie miałaby czasu siedzieć przed komputerem i oglądać tych filmów, bo każdy w święta robi jakieś inne rzeczy, także do 24 filmy będą pojawiały się dosyć intensywnie. Potem będzie taka świąteczno przednoworoczna przerwa i od stycznia już będzie wszystko w miarę normalnie. Także tyle takich informacji organizacyjnych, z którymi po prostu chciałabym, żebyście to wiedzieli, więc nagrywam to w formie filmu na YouTube, żeby wszyscy wiedzieli, bo napiszę na Facebooku, to wiadomo, nie wszyscy tam mają dostęp, a szkoda, bo tam często pojawiają się różne ważne informacje. Także jeśli chcecie być na bieżąco, to warto śledzić mojego Facebooka, link jest oczywiście w opisie. Oczywiście na inne profile moje, które są w opisie, też Was zapraszam przy okazji. No i co, życzę Wam miłego weekendu i to tyle, buziaczki, pa pa! Muah!